Anna Bomba, historia świętego Mikołaja. Opowiem wam historię świętego Mikołaja. Choć żył bardzo dawno temu, pamięć o nim przetrwała. Mikołaj, mały chłopiec, miał wszystko, był bogaty. Lecz ciągle odczuwał smutek po stracie mamy i taty. Z chłopca stał się młodzieńcem. Wszędzie dostrzegał biedę, więc zaczął nieść pomoc ludziom. Miał taką serca potrzebę. Nikt wokoło nie wiedział, co to były za czary, a on sekretnie, cichutko, w nocy rozdawał swe dary. Ciepłe swetry i buty, płaszcze, czapki, słodycze. Mnóstwo prezentów przynosił, nawet ich teraz nie zliczę. Po kryjomu przez lata Mikołaj wspierał biednych. Dzielił się swoim majątkiem, czuł, że jest bardzo potrzebny. Gdy wyrósł na mężczyznę, został biskupem Miry. Swoją hojnością, dobrocią, ubogim nieba przychylił. Mikołaj nam przekazał swoimi uczynkami, że trzeba pomagać innym. Więc o nim wciąż pamiętamy. Cieszą się dzisiaj dzieci i pełne są wdzięczności, bo dzięki Mikołajowi wszyscy się uczą miłości.